Przez okienko Pankracego świat jest psiejski, czarodziejski. Przez okienko Pankracego do was się uśmiecham dziś. Więc zapraszam na spotkanie i na wspólne oglądanie ze mną, czyli z psem Pankracym, z czarodziejskim psem. Coś mi się zdaje, że mój pies ma dzisiaj muchy w nosie. Co? Co cię ugryzło? Od godziny się do mnie nie odezwałeś. Nic mnie nie ugryzło. Ani nie mam żadnych much w nosie. Co? A może wiem. Wstałeś lewą nogą, co? Nie żadną lewą, tylko lewą i prawą. Nie, dobrze, dobrze, w porządku, możemy nie rozmawiać. Tylko nie wiem, czy ci będzie przyjemnie. I nie miej do mnie pretensji, że się tobą nie zajmuję. To już nikt mnie nie lubi. Wiesz, takiego psa, co ma muchy w nosie, to zawsze się lubi trochę mniej. Ciekawe, co byś ty powiedział, gdybym ja cię tak przywitał, jak ty mnie dzisiaj. Ale dobrze, dobrze, w porządku. Hoduj sobie te swoje muchy w nosie, tylko mi nie przeszkadzaj, bo ja mam robotę. Leż i nie przeszkadzaj. To ja panu przeszkadzam. Aj, marudzisz coś. A gdzie się podziało to okienko? Nie wiem, jak to... Co? Nie widziałeś gdzieś? Gdzie to jest? No, nie ma. Było i nie ma, masz babo placek. Ej, Pankracy. A może to ty je gdzieś ukryłeś, co? Co, milczysz? No dobrze, dobrze. To nie będzie zabawek na choinkę. Smutno. Tak, smutno. Pankracy. Słuchaj, a czy tego złego humoru nie można by jakoś tak wydmuchnąć, co? No przecież taki czarodziejski pies to powinien umieć sobie sam poprawić humor, nie? O! Jest okienko, tutaj włożyłem. Wszystko się znalazło, widzisz? I co, nawet się nie cieszysz? Trochę. Nie, to jest nie do wytrzymania. Nie, to nie. Ja nie wiem, albo natychmiast wróci ci dobry humor, Pankracy, albo pójdziesz na posłanie. Ja nie mogę tak pracować, przecież mi się w takim nastroju nic nie uda. Szkoda. Pankracy, Pankracku, słuchaj, a może ten zły humor można jakoś wydmuchnąć z ciebie, co? Może. Może? No to spróbujemy. Podnieś głowę. Ale tutaj do mnie. O tak, proszę. Uwaga. Psst. Oho. Już zaczyna uchodzić. No jeszcze raz. No. Jestem zupełnie odmieniony. Nareszcie. Brawo. A możesz mi powiedzieć, co było przyczyną tego złego humoru, co? Pan mnie nie pogłaskał na przywitanie. Ja cię nie pogłaskałem na przywitanie. No wiesz co? To jest powód, żeby zamieniać się nagle w gradową chmurę? No przecież mogłem zapomnieć, no nic nadzwyczajnego. Przecież nic takiego się nie stało. No jak można nie, no Pankracy, tak nie można postępować, naprawdę. Zapomniałeś o naszej pankracowej radzie z piosenki? Jakoś mi się zapomniało. No, psiejsko, czarodziejsko, zaczaruj świat dokoła. Psiejsko, czarodziejsko,
Uśmiechnij się do siebie. I nie martw się. Uśmiechnij się. Nie jesteś przecież sam. Rzeczywiście. No, to teraz w bardzo dobrym nastroju mogę się nareszcie wziąć do pracy. Widziałeś? Reksio już wycięty. I gdzie będzie pan teraz wycinał następne portrety? No, wszystkie. To może panu coś przy pracy zaśpiewać? O, widzisz, to jest znak, że dobry humor wrócił. No, teraz zabieram się do roboty. Kiedy zwijam się w kłębuszek na fotelu, sny przepiękne porywają mnie w przestworza. Gdzieś wędruję, gdzieś myszkuję, po kosmosie podróżuję. Ale zawsze potem wracam do nóg mego pana. Noga pana to wspaniały psi towarzysz koło nogi. Chodzę grzecznie jak elegant, noga pana, noga pana. Już od rana to najlepsza przystań psa. Kiedy patrzę na rosnące w górę drzewko, marzę sobie, że czy to drzewko na mnie rośnie. Obserwuję, obwąchuję psich kolegów, ślady czuję, ale potem zawsze wracam do nóg mego pana. Noga pana to wspaniały psi towarzysz koło nogi. Chodzę grzecznie jak elegant, noga pana, noga pana. Już od rana to najlepsza przystań psa. Kiedy gonię po podwórku czasem kota, sierść najeżam, by wyglądać jak lew prawie. Pomrukuję, poszczekuję dla powagi, obwarkuję, ale potem zawsze wracam do nóg mego pana. Noga pana to wspaniały psi towarzysz koło nogi. Chodzę grzecznie jak elegant, noga pana, noga pana. Od rana to najlepsza przystań psa. Noga pana to wspaniały psi towarzysz koło nogi. Chodzę grzecznie jak elegant, noga pana, noga pana. Już od rana to najlepsza przystań psa. Noga pana. Brawo, wspaniale. Widzisz, jakie śliczne? I te wszystkie choinkowe ozdoby są wycięte z okienka najnowszego. No, a my okienko mamy i na choince zawiesimy lisa, i Bolka, i Lolka, i kota Filemona, o, i Reksia, widzisz? I Reksia! No, bo Reksio to jest nasz przyjaciel, prawda? A teraz porcja wielkich przyjemności rysunkowych. Wyobraź sobie dzieci, przedszkolaki z przedszkola numer 215 w Łodzi przysłały nam takie oto malunki. Zobacz, jakie piękne. Bardzo jakieś takie... Kolorowe, nie? Kolorowe, ale fantazyjne. Bo to są akwarele. Piękne, prawda? Bardzo piękne, kolorowe.
czyli fantazyjne jedzenie. Fantazyjne to bardzo dobre określenie. A teraz, pan Kracku, coś zupełnie nadzwyczajnego. Wyobraź sobie, że dwie nasze koleżanki, skąd? Kasia i Agnieszka z Sieniawki, zorganizowały konkurs. Konkurs na taki rysunek z twoim udziałem. Na którym ja jestem. Tak, na którym ty jesteś. To wszystko zdarzyło się na ulicy Kolejowej właśnie w Sieniawce. A to są te rysunki. I ten jak konkurs, no to wiesz, muszą być miejsca. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. Więc pierwsze miejsce zajął ten rysunek. To nam narysowała Krzysia. No. Teraz drugie miejsce zajęła Ania. A trzecie? O, a trzecie Monika. No, ale są jeszcze inne. Widzisz? O. Wspaniałe. Mnie się podobają wszystkie. No, ale oczywiście największe gratulacje dla zdobywczyń pierwszych miejsc, prawda? No. A teraz zadanie dla ciebie. Też mam rysować? Nie. Wyobraź sobie, że pierwszoklasiści z Przespolewa przysłali nam taki list. Posłuchaj. Wymalowaliśmy historyjkę obrazkową pod tytułem Pan Kracy i jego pan na spacerze w parku. Kochany pan Kracy, podpisz nasze rysunki, oczywiście, jeśli chcesz. Ułóż je w kolejności tak, żeby wyszło opowiadanie. Nie gniewaj się, że wydaliśmy ci polecenie, ale nasza pani też nam takie zadania do wykonania daje i jest to wspaniała zabawa. No co, układamy? Naturalnie! No to uważaj, to są te cztery rysunki. O, od tego się zacznę, proszę. No? Pan i pan Kracy poszli na spacer. No dobrze, dalej. Z drzew padał liściany deszcz. Dalej. Potem bawili się w chowanego. Aha. A na zakończenie podziękowałem mojemu panu za wspaniały spacer. No widzisz? No bardzo. Jak wykonałem zadanie? Wspaniale się spisałeś. Wspaniale. Chyba dostanę piątkę i w nagrodę coś mi pan przeczyta. No, nawet coś szkolnego. Joasia z Goraja, wyobraź sobie, przysłała nam taką opowiastkę. Posłuchaj. Ponieważ pan Kracy był mądrym psem, poszedł do szkoły. Kiedy wszedł do sali, dzieci bardzo się ucieszyły. Głośnym chórem przywitaliśmy go słowami: hurra, niech żyje pan Kracy! Hurra! Najdonioślejszy był głos Piotrka, obok którego pan Kracy usiadł. Inne dzieci zazdrościły Piotrkowi wyróżnienia. Bo przecież każdy chciałby mieć w ławce tak pojętnego i utalentowanego kolegę. Pani postanowiła rozstrzygnąć sprawę tak. Na każdej lekcji pan Kracy będzie siedział z kimś innym. Po kilku godzinach z żalem żegnaliśmy tak miłego gościa. O, widzisz, tu jest rysunek, zobacz. Piotrek żegna... Z żalem. Z żalem. Z żalem cię żegna. Z kwiatami cię żegna też. No i dalej. Na pożegnanie zaśpiewał nam swoją ulubioną piosenkę. Nawet wiem jaką. Poprzez wiece, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie. Cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Już okienko się zamyka, czas na spacer wybiec psi.
znów niedługo się spotkamy. Ja i ty, ja i ty. Znowu sobie pogwarzymy, znowu sobie pomarzymy. Ja i ty, ja i ty.